Witajcie dziewczyny w kolejnym naszym odcinku. Dzisiejszy temat poświęcony jest stylizacjom do pracy. Skupiłam się na stylizacjach do pracy biurowej, ale śmiało te stylizacje można również wykorzystać w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dodam tylko, że ten odcinek został nagrany przy współpracy z marką Lily Silk. Mogliście już słyszeć o tej marce, ponieważ na wiosnę miałam już przyjemność współpracować właśnie z tą marką. I przypomnę, że ta marka specjalizuje się w naturalnych tkaninach, takich jak jedwab, kaszmir, wełna. Ubrania naturalne zawsze dają nam większy komfort noszenia. I powiem Wam szczerze, odkąd ja zaczęłam właśnie nosić ubrania z naturalnych tkanin, to powiem Wam szczerze, że różnica jest znacząca. Przede wszystkim zimową porą jest nam cieplej, a latem chłodniej. No i oczywiście te ubrania służą nam na dłużej. Nie są to ubrania, które po dwóch praniach wrzucamy. Jeśli nas nie stać, to warto nazbierać pieniądze i kupić jedną rzecz, która właśnie nam posłuży na dłużej. I marka Lily Silk przygotowała również prezent w postaci kodu rabatowego minus 15% i 20%. Kody znajdują się w opisie pod filmikiem. Ja nazywam się Ela Chrzanowska i jestem osobistą stylistką. Na co dzień łączę ludzi z ubraniami, a to jest miejsce, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą. I jeśli jesteś na etapie porządkowania swojej szafy lub osobistego stylu, to zasubskrybuj mój kanał, a otrzymasz garść cennych porad. A teraz już powoli przechodzimy do stylizacji. Dodam tylko, że tych stylizacji jest tylko 5, a może aż, ale te stylizacje, które za chwilę zobaczycie, są tak naprawdę taką formą wyjściową, bazą do tworzenia kolejnych stylizacji. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do tych stylizacji, to kolejna niespodzianka, czyli zapowiadany mój e-book Moc koloru i pierwszy krok do osobistego stylu. Jest już on w sprzedaży. Można go kupić w sklepie. Również jest podlinkowany w opisie pod filmikiem. Obecna cena jego to 69 zł i jest rabat minus 10%. Powiem Wam szczerze, że byłam już zniecierpliwiona, jak on wyjdzie, że to się wszystko przedłuża, ale było warto czekać. E-book tak napisałam, że mogą z niego skorzystać osoby, których interesuje podział czterostopniowy na 4 typy urody, jak również na 12 typów urody. Albo najpierw poznać swój czterostopniowy typ urody i za jakiś czas, jeśli chcemy zgłębić swoją wiedzę, to właśnie wtedy skorzystać z 12-stopniowej analizy kolorystycznej. Na podstawie właśnie tego e-booka poznasz swój typ urody. Ten e-book zawiera palety kolorystyczne dla każdego typu urody, jak również 12 podstaw garderoby dla każdego typu urody i wiele innych bonusów. Zapraszam również właśnie na Instagrama, tam o nim częściej wspominam. Trwa jego właśnie promocja i uważam, że jeśli chcesz poznać swój typ urody, to warto w niego zainwestować. A teraz już przechodzimy do stylizacji. I mamy pierwszą odsłonę. Tak jak widzimy, mam na sobie golf w rąby. Jest to ten sam golf, który mam podczas nagrania odcinka. Powiem Wam szczerze, że zakochałam się w tym golf. Jak go zobaczyłam na stronie internetowej, od razu powiedziałam, muszę go mieć. To jest taka miłość od pierwszego wejrzenia. Jest fantastyczny. Po założeniu również ta miłość kwitnie. Muszę powiedzieć, że ten wzór w rąby tak skłonił mnie do tej miłości. Jest to dosyć nieoczywisty wzór, też jest go bardzo mało na sklepowych półkach i no, jest fajny po prostu. Mamy tutaj połączenie bieli i czerni. Biel i czerń jest zawsze taka elegancka. Ta biel jest złamana, nie jest to czysta biel, dlatego ta czerń jest aż tak agresywna. Często też powtarzam, że ja w czerni źle wyglądam, ale ta czerń stosunkowo nie jest jej aż tak dużo w tym swetrze, jak również nie znajduje się blisko przy twarzy. Ma również luźny krój, dzięki temu może ukryć wszelkie różne niedoskonałości. No i skład 100% wełny merinos. To sprawia, że naprawdę komfort noszenia tego swetra jest bardzo wysoki. W ogóle w nim się nie pocę, to jest bardzo istotne, ale też nie grzeje się.
trochę mam takie odczucie, że ten sweter dopasowuje się do temperatury ciała. Do tego swetra dobrałam czarną spódnicę plisowaną. Można powiedzieć, że klasyk, ale ta spódnica również jest dosyć nieoczywista. Ma długość midi. Może minimalnie u mnie mogła być dłuższa, ale jak jest ktoś niższy, ja mam, przypomnę, wzrostu 1,70 m, to będzie trochę dłuższa. Posiada plisy, ale te plisy rozchodzą się tak od połowy pupy, trochę niżej niż od połowy pupy. Dzięki temu te plisy nie poszerzają właśnie na bioder i to również jest bardzo takie pozytywne. Jest takie przekonanie, że czarna spódnica to klasyk w szafie. Uważam, że jest bardzo dobrym fundamentem właśnie do tworzenia kolejnych stylizacji. Czerń jest to neutralny kolor i świetnie się łączy z innymi kolorami. Czarnej spódnicy uważam, że liczy się forma. I do spódnicy dobrałam długie kozaki, które chowają się pod spódnicą. Dzięki temu nie mam podzielonej sylwetki, pociętej. I optycznie moja sylwetka jest wydłużona. Dałam również akcent bordowego chopera. Bordo tutaj dodaje takiego charakteru, smaku, akcentu kolorystycznego. Ten chopper pochodzi od marki Conche, również znacie tą markę i został on polinkowany. Dajcie znać, co myślicie o tej stylizacji. Śmiało można ją wykorzystać podczas uroczystości wigilijnej. I przechodzimy już do drugiej odsłony. I mamy już drugą odsłonę. Tym razem stylizacja w połączeniu bluzki koszulowej ze spodniami i do tego kamizelka. Bluzka koszulowa, którą mam na sobie, jest wykonana z jedwabiu. Ta bluzka również jest nieoczywista w swojej formie. Zamiast kołnierzyka mamy stójki, jak również marszczenia właśnie przy stójce, przy dekolcie i na wykończeniu mankietów. To również dodaje takiej nieszablonowości i jest interesujące dla oka. Ta bluzka wykonana jest w 100% z jedwabiu. Odcień tej bieli jest złamany, delikatnie ciepły, ale taki odcień bieli sprawdzi się na wielu typach urody. Jest to dosyć neutralny kolor. Zupełnie inaczej on działa niż czysta biel. No i mamy spodnie. Spodnie mają nowoczesną formę, czyli sięgającą do kostek. Wykończone są mankietami, to dodaje również elegancji, mają również kanty, to również podnosi naszą stylizację o jeden level. Widzimy kratę, jest to krata Glam Chic, która jest bardzo popularna. Mamy tutaj połączenie kolorystyki szarości, bieli i czerni, czyli mamy neutralne kolory i taka krata dobrze się będzie również łączyła z innymi kolorami. Dużym plusem tych spodni jest z tyłu gumka. Dzięki temu bardzo dobrze dopasowują się do sylwetki. No i one również wykonane są z wełny. I wróćmy jeszcze do górnej części stylizacji. Na wierzch dałam kamizelkę w kolorze grafitowym. Bardzo dobrze tutaj koresponduje właśnie z kolorystyką spodni. Tę stylizację uzupełniłam bodkami w kolorze taupe. Również się nimi chwaliłam na Instagramie, bo jest to prezent od polskiej marki. Kolor ten jest neutralny i również dobrze się sprawdza do wielu stylizacji, jak również do takiej długości spodni. I ponownie daję tutaj akcent koloru bordowego, który nadaje takiego smaku. Dajcie znać, co myślicie o tej odsłonie. Co byście może zmienili, co Wam się podoba, a co nie. I przechodzimy już do trzeciej odsłony. Ta stylizacja jest interesująca dla oka, ponieważ mamy tutaj połączenie różnych faktur. Tak jak widzimy, mam na sobie cienki golf, który jest świetną bazą do tworzenia stylizacji, do zakładania na wierzch marynarki lub kamizelki, a nawet koszuli. Ten golf, który ja mam na sobie, jest wykonany w 100% z kaszmiru i pomimo, że jest cienki, to muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę ogrzewczy. No i kolor. Kolor również ma złamaną biel i taki odcień bieli będzie również korzystny dla wielu typów urody. Zupełnie inaczej się dzieje niż w stosunku śnieżno-białej bieli. Do dzianinowego golfu natomiast dobrałam spódnicę z satyny. Tę spódnicę już zna się bardzo dobrze. Ona również pochodzi od marki Lily Silk i uważam, że jest to moja taka spódnica na 4 pory roku, że śmiało ją wykorzystuję zarówno latem, jak i zimą. Uważam, że jest taka uniwersalna. Ta spódnica natomiast jest wykonana z jedwabiu.
ale kocham ją za fason, jak również za granatowy kolor. Pięknie opływa sylwetkę. No i ten kolor, który granatowy, który pasuje do większości moich stylizacji. I tutaj dobrałam również granatową marynarkę. Mamy delikatne stopniowanie koloru granatowego i ta marynarka również jest wykonana z wełny. Ona pochodzi z znanej Wam już marki Aleksandry Markowskiej. Dużym wyróżnikiem tej marynarki jest prążek. Również dodaje szlachetności tej marynarce, jak również elegancji. I tę stylizację uzupełniam bordowymi kozakami lakierowanymi i do tego daję bordową torebkę. Akcenty w postaci torebki, jak również butów, podkręcają tę stylizację. I jeszcze na chwilę wrócę do butów, bo one mają szpic. Również bardzo dobrze wygląda właśnie z satynową spódnicą. Dodaje takiej lekkości na dole sylwetce. Dajcie znać, co myślicie o tej odsłonie. Nie zawsze w pracy musimy być eleganckie. I ponownie wykorzystanie swetra, ale już w odsłonie casualowej. Tak jak wcześniej wspomniałam, ten sweter możemy nosić zarówno do eleganckich stylizacji, jak również do takich luźniejszych. I tutaj z wykorzystaniem jeansów. Do swetra założyłam spodnie typu bootcut, czyli nogawka rozszerza nam się poniżej kolana. Trochę dzwony rozszerzają nam się od bioder, a w bootcutach nogawka rozszerza nam się właśnie poniżej kolana. I ponownie wykorzystuję zamszowe bodki. Delikatny szpic dobrze właśnie współgra z nogawką spodni. I jeszcze na chwilę wróćmy do swetra, bo tak jak widzimy, ten sweter posiada stójkę. Ta stójka nie jest aż tak wysoka, ale możemy sobie właśnie manewrować, jaką chcemy mieć wysokość. Ja ze swojej strony rekomenduję, żeby stójkę zawsze wkładać do środka, dzięki temu zawsze wyglądamy bardziej tak szlachetnie, elegancko, estetycznie. Tym razem wykorzystałam kamelowy shopper, również taki kolor mniej elegancki, mogę powiedzieć, ale neutralny. Dajcie znać, jak Wam się podobał właśnie w tej odsłonie akcent koloru kamelowego. Czy byście może zmienili na inny kolor. Ta torebka również pochodzi od marki Conche. I przechodzimy już do kolejnej odsłony. Jeśli jesteśmy zmarzluchami lub będziemy mieć naprawdę takie niskie temperatury w ciągu dnia, na przykład minus 10 stopni, to możemy śmiało docieplić się marynarką. A na deser garnitur. Bardzo elegancka forma, czyli coś dla osób, które lubią takie ramowe formy ubrań lub mają bardzo oficjalną pracę, ważne spotkania biznesowe, to garnitur tutaj świetnie się sprawdzi. I do garnituru ponownie dobrałam bluzkę koszulową. Uważam, że bardzo dobrze tutaj współgra z garniturem. Oczywiście zamiast bluzki koszulowej możemy założyć cienki golf albo ten sweter, który mam na sobie i wiele innych elementów. Bo garnitur to jest świetna baza w szafie, gdzie możemy go rozkompletować i później łączyć z innymi elementami szafy. A może się mylę, dajcie znać w komentarzu. Ten garnitur pochodzi, tak jak wcześniej wspomniałam, od Aleksandry Markowskiej i on jest z najnowszej jej kolekcji. Marynarka bardzo dobrze na mnie leży, fajnie się w niej czuję, ale spodnie przy moim wzroście uważam, że powinny być 2 cm dłuższe. Najprawdopodobniej jest to wynik tego, że ja mam wysokie biodra i one dosyć wysoko mi się zapinają. Do tej odsłony wybrałam czarne kozaki i kamelową torebkę. Granat również jest bardzo dobrym takim kolorem bazowym i świetnie się sprawdza właśnie w połączeniu z wieloma kolorami. Uważam, że kamel i granat to prawie jak dwa braciszki. Może się mylę, kto ma z Was inne odczucia? Dajcie znać w komentarzu. Ta torebka również pochodzi od marki Conche. Jestem ciekawa, kto z Was lubi właśnie takie eleganckie formy ubrań, czy niekoniecznie, bardziej lubicie takie casualowe, kto z Was dobrze się właśnie czuje tak elegancko w garniturach. To były już wszystkie stylizacje. Dajcie znać, która odsłona najbardziej Wam przypadła do gustu, kogo zainspirowałam do stworzenia własnej stylizacji. Jestem bardzo ciekawa. A jeśli komuś coś wpadło w oko lub uważa, że warto uzupełnić swoją szafę o jakiś element, to zajrzyjcie na stronę Lily Silk.
bo tak jak wcześniej wspomniałam, przygotowała dla Was kody rabatowe minus 15% i 20%. One znajdują się w opisie pod filmikiem. A jeśli chcesz poznać swój typ urody, to również zapraszam na moją stronę internetową do zakupu e-booka. Teraz już się z Wami żegnam i życzę Wam stylowego tygodnia, pogody ducha i do zobaczenia. Buziaki! Thank you.